Wielce szanowny panie ministrze, czcigodny księże biskupie, szanowni przedstawiciele delegacji policji z Hamburga z panem ministrem na czele, szanowni przedstawiciele rodzin pomordowanych, które żyły tutaj w Józefowie. Nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że w tak zaszczytnym, dostojnym gronie spotykamy się w Józefowie, w sercu Roztocza, w sercu Puszczy Solskiej, w 80. rocznicę egzekucji Żydów józefowskich oraz Żydów z innych miast, by Mr. Minister, Mr. Bishop, distinguished members and guests of the Hamburg Police Delegation, together with Mr. Minister and descendants of the families of the Jews of Józefów, I would like to kindly and warmly welcome you to the ceremony commemorating the 80th anniversary of the mass murdering of the Jews of Józefów and Jews from other towns. I am utmostly grateful that we are gathering here in the heart of the primeval forest of Roztocze. Spotykamy się, by przywołać naszą pamięcią tamte jakże smutne, jakże tragiczne, jakże makabryczne wydarzenia. We are gathered here today to bring back in our memory these tragic and terrible events from the past. Chcemy wszyscy, jak tutaj jesteśmy, pokłonić się i oddać hołd wszystkim pomordowanym Żydom w Józefowie. All of us gathered here today, we would like to bow and pay homage to all the Jews from Józefów who were murdered. Naszym celem jest również odsłonięcie wzniesionego tutaj obok nas pomnika Macewy Pamięci autorstwa Jerzego Kaliny, który... Our goal is also to unveil the memorial by Jerzy Kalina. Pomnik poświęcony jest rodzinom żydowskim pomordowanym w józefowskim getcie. Commemorating the Jewish families tragically murdered in the Józefów ghetto. W dniu dzisiejszym również dokonamy odsłonięcia tablicy pamięci ofiar ze 154 nazwiskami rodzin wywodzących się z Józefowa, ale i nie tylko, ze Skulska, Konina, Kalisza i Gdańska. We shall also unveil a plaque commemorating families of the Jews murdered here with 154 names of the Jews, not only from Józefów, but also Kalisz, Skulsko and Konin. Przypomnę, korzystając z dzisiejszej uroczystości i z faktu, że tak wielu znamienitych osób gości na tej uroczystości, że w 2016 roku... By using this distinguished occasion and having so many esteemed guests, I would like to remind you that in 2016... Z inicjatywy szefa policji w Hamburgu zbudowaliśmy pomnik pamięci, który został ustawiony w miejscu egzekucji józefowskich Żydów. On the behest of the chief de police of Hamburg, we have erected a memorial in the place of the massacre of the Jews from Józefów. Po odsłonięciu tego pomnika każdego roku spotykaliśmy się i z rodzinami, potomkami rodzin józefowskich, które zostały pomordowane, i z liczną delegacją policji z Hamburga. Following the unveiling of this memorial, each year we are gathering in a quite a numerous group with the members of the families of the Jews murdered and with the delegation of the police from Hamburg. Chciałbym bardzo i serdecznie podziękować naszym przyjacielom i z Izraela, i z Nowego Jorku, którzy zawsze są przy nas, przy organizowanych uroczystościach. A very warm welcome to our friends from Israel and New York,
who always stand by us during important events. Również chciałbym podziękować przedstawicielom policji z Hamburga. Jest to bardzo ujmujące. Pokazuje to, że naród niemiecki ma kulturę na bardzo wysokim poziomie, bo przy tych wszystkich uroczystościach uczestniczą i bardzo ujmujące słowa na tych uroczystościach wypowiadają. I would also like to thank the delegation of the police of Hamburg. This is very touching testimonial to the great culture of the German nation, as they always accompany us during important events and they always speak so beautifully during these events. Szanowni Państwo, zgromadziliśmy się nie tylko po to, żeby przywołać pamięć tamtych smutnych wydarzeń, ale chcemy nieść tą pamięć, utrwalać i przekazywać kolejnym pokoleniom. Ladies and gentlemen, we have gathered here not only to bring back this tragic memory, but also to carry it further and preserve it. Mamy za zadanie, żeby przygotować nas samych, nasze dzieci, nasze wnuki, żeby nigdy nie powtórzyła się taka tragedia, jaka rozegrała się 80 lat temu w Józefowie. We have a mission. We owe it to our children and grandchildren so that this terrible tragedy from 80 years ago shall never happen again. Nie może się nigdy powtórzyć ślepe wykonywanie rozkazów psychotycznych przywódców. Never again can we see blind execution of orders by psychotic leaders. Szanowni Państwo, a teraz pozwólcie, że powitam tak licznie przybyłych gości na dzisiejszą uroczystość. Ladies and gentlemen, let me welcome all of the esteemed guests who have gathered with us today. Bardzo serdecznie i gorąco witam pana ministra Jarosława Stolarczyka, zastępcę szefa Kancelarii Senatu. I would like to welcome Mr. Minister Stolarczyk, Vice President from the Cabinet of the Senate. Równie serdecznie witam pana posła na Sejm, reprezentującego polsko-izraelską grupę parlamentarną Krzysztofa Grabczuka. I would also like to welcome Member of Parliament Krzysztof Grabczuk, representing the Polish-Israeli Relationship Parliamentary Group. Witam pana Andę Grotę, ministra spraw wewnętrznych i sportu Hamburga, który stoi na czele tak licznej delegacji policji z Hamburga. I would also like to welcome Andre Grosse, Minister of Internal Affairs and Sports from Hamburg, who is leading this numerous delegation from the city. Witam zaprzyjaźnionych już z nami przedstawicieli tej delegacji, panią Rimę Neumann. I would like to welcome our friend from this delegation, Ms. Rimę Neumann. Pana Markusa Fibingera. Mr. Markus Fibinger. I pana Franka Tagne. And Mr. Frank Tagne. Reprezentujących Akademię Policji z Hamburga. Representing the Academy of Police from Hamburg. Bardzo serdecznie i gorąco witam panią Beverly Luchfeld z Nowego Jorku. A very warm welcome to Ms. Beverly Luchfeld from New York. Pani Beverly już piąty raz jest w Józefowie na organizowanych przez nas uroczystościach i chcielibyśmy jej z całego serca za to podziękować. It's already the fifth time that Ms. Luchfeld is attending a ceremony in Józefów. So again, a great and warm welcome to you. Witamy naszego przyjaciela, pana Józefa Awni. We'd like to also welcome Mr. Józef Awni. Również z całego serca chcę podziękować, Józef, za to twoje piękne serduszko i za ten przykład działań, żeby jak najwięcej tych pamiątek po józefowskich Żydach zgromadzić. Thank you again for your kind heart and your exemplary initiative making us have as many memorials of the Józefów Jews as possible. I również dziękuję, że nie opuścił pan ani jednej uroczystości w Józefowie. I would also like to thank you that never once did you miss a ceremony in Józefów. Bardzo serdecznie i gorąco witam pana Moshe Zeidenmana.
z Izraela. A very warm welcome to Mr. Moshe Zeidemann from Israel. Szanowni Państwo, pośród nas, akurat naprzeciw mnie, jest główny organizator dzisiejszych uroczystości, pan Albert Stankowski, dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego. Ladies and gentlemen, among us, right in front of me, we have the main organizer of today's event, Mr. Director of the Warsaw Getta Museum, Albert Stankowski. Bardzo mile, panie dyrektorze, wspominam naszą pierwszą telefoniczną rozmowę. Chciałbym panu podziękować za takie podejście pasjonackie, bo już od samego początku wiedziałem, że do tego upamiętnienia na pewno dojdzie. Sam ton głosu, sama kultura rozmowy świadczyła o tym, że rzeczywiście w Józefowie niebawem się spotkamy. I cast my mind back to our first cell phone call when I already understood by your passion and your kind tone of voice that this memorial shall happen in Józefów. Thank you. Bardzo serdecznie witam pana Henryka Byrę, prezesa Stowarzyszenia Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie. Very warm welcome to Mr. Henryk Byra, chairman of the Association of Józefów High School Graduates. Pan Henryk odegrał niesłychanie istotną rolę, bo był inicjatorem pomysłu upamiętnienia, a pan dyrektor Stankowski bardzo chętnie tą inicjatywę podchwycił. Mr. Henryk played a vital role as he was the one who had initiative to make this memorial happen, and then it was up to Mr. Stankowski to make it happen. Thank you. Bardzo serdecznie i gorąco witam pana Jerzego Kalinę, autora pomnika Maceba Pamięci. A very warm welcome to Mr. Jerzy Kalina, the author of today's memorial, Maceba Remembers. Dziękujemy panie Jerzy, że zgodził się pan na to autorstwo, bo jest pan osobą znaną w naszej ojczyźnie i sporo pana dzieł naszej ojczyźnie służy. Także dziękujemy serdecznie. Mr. Kalina, thank you very much for accepting to offer this project. As we know, you're an esteemed artist in Poland. Thank you. Bardzo serdecznie witam panów Jana i Pawła Pastuszków. A very warm welcome to Mr. Jan and Paweł Pastuszkowie. Są to nasi józefowscy rzeźbiarze, nie ukrywam, byli autorami i wykonawcami pomnika postawionego w miejscu masowych egzekucji, a dzisiaj mają też swój ogromny udział, bo wykonali i fundament, i obramówkę drzwi z józefowskiego kamienia. Oczywiście osadzili Macewę zamówioną i przywiezioną tu przez pana dyrektora z Muzeum Getta Warszawskiego. Także i jeden, i drugi ma istotny udział w zapisywaniu się w naszej józefowskiej historii. To were sculptors from Józefów, who first offered the memorial in the place of the massacre of the Jews of Józefów. And today they also play a very vital role as they laid groundwork for today's memorial, offered the frame of it and kindly put the Maceva brought by Mr. Albert Stankowski from the Warsaw Getta Museum. So your contribution is great and is not forgotten. Thank you. Bardzo, bardzo serdecznie witam pana Mateusza Szpytmę, wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Very warm welcome to Mr. Mateusz Szpytmę, Vice Chairman of the Institute of National Remembrance. Bardzo serdecznie witam i bardzo się cieszę, że pośród nas jest Jego Ekscelencja ksiądz biskup Mieczysław Cisło. Serdecznie witamy. I'm very happy to announce that among us we have His Excellency Mr. Bishop Mieczysław Cisło. Równie serdecznie witam naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha. As well as the main rabbi of Poland, Michael Schudrich. Mieliśmy okazję już modlić się na grobach pomordowanych, także dziękuję serdecznie za obecność i za przybycie do Józefowa. We have already prayed together at the tombs of those murdered here in Józefów, so thank you again for coming here to Józefów. Bardzo serdecznie witam rabina Shalom Berstambler. I would also like to welcome Rabbi Shalom Berstambler. Pana rabina miałem okazję poznać po raz pierwszy w dniu dzisiejszym, ale miejmy nadzieję, że również będzie.
ponownie by się w Józefowie spotykać. We might just met today, but I hope this is the first welcome of many. Bardzo serdecznie witam naszego księdza dziekana. Sekundkę. Naszego księdza dziekana Zenona Mrugałę. I would also like to welcome our local priest, Mr. Dean Zenon Mrugała. Witam serdecznie księdza dziekana doktora Mieczysława Piątka. As well as Father Mr. Dean Mieczysław Piątek. Witam księdza prałata Andrzeja Perzyńskiego oraz księży Aleksandra Seniuka i Wojciecha Drozdowicza. Also other priest, Mr. Paraszyński Drozdowicz. Witam pana Piotra Puchtę, prezesa Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. And also Mr. Piotr Puchta, the chairman of the Foundation for the Preservation of Jewish Heritage. Witam pana Wojciecha Falkowskiego, dyrektora Zamku Królewskiego. Mr. Wojciech Falkowski, the chairman of the Royal Castle. Witam pana Piotra Bernatowicza, dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej. And Mr. Piotr Bernatowicz, director of the Center for Contemporary Arts in Warsaw. Witam pana Tomasza Pietrasiewicza, dyrektora ośrodka Brama Grodzka. Mr. Tomasz Piotrowicz, director of the Brama Grodzka Center. Witam pana Tomasza Kranza, dyrektora Muzeum na Majdanku. Mr. Tomasz Kranz, director of the Majdanek Camp Museum. Witam pana doktora Tadeusza Skoczka, dyrektora Muzeum Niepodległości. Mr. Tadeusz Skoczek, director of the Independence Museum. Witam pana Roberta Andrzejczyka, dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego. Mr. Robert Andrzejczyk, director of the Józef Piłsudski Museum. Witam pana Roberta Kosto, dyrektora Muzeum Historii Polski. Robert Kosto, director of the History of Poland Museum. Witam panią Annę Piekarską, zastępca dyrektora Muzeum Historii Polski. And also Ms. Anna Piekarska, vice chairman of the Museum of the History of Poland. Witam panią Barbarę Schabowską, dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza. Ms. Barbara Schabowska, director of the Adam Mickiewicz Institute. Witam pana doktora Roberta Derebende, dyrektora oddziału IPN w Lublinie. Mr. Derebende, director of the Institute of National Remembrance in Lublin. Miałem okazję raptem wczoraj pana dyrektora oglądać w telewizji, także gratuluję, było bardzo dobrze. It was just yesterday that I saw your performance on TV. It was great. Bardzo serdecznie witam panią Monikę Krawczyk, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. Ms. Monika Krawczyk, director of the Jewish Historical Institute. Bardzo serdecznie witam pana doktora Tomasza Szczepańskiego, kustosza Muzeum Katyńskiego. Mr. Tomasz Szczepański, director of the Katyń Museum. Serdecznie witam pana Artura Hoffmana, przewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Mr. Hoffman, director of the Social and Cultural Association of Jews in Poland. Serdecznie witam pana doktora Dariusza Kopciowskiego, Lubelskiego Konserwatora Zabytków. Doktor Kopciowski, Lublin Inspector of Monuments. Witam pana profesora Jakuba Lewickiego z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie. Mr. Lewicki from the General Inspectorate of Monuments in Warsaw. Witam pana Olgierda Habryluka, kierownika delegatury w Zamości Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie. Mr. Habryluk from the Institute of Protection of Monuments from Zamość. Witam pana profesora Wojciecha Roszkowskiego, odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski i Orderem Orła Białego. Mr. Wojciech Roszkowski, distinguished member of the Polish Cavalry Order. Witam pana Kamila Kopera, zastępcę prezesa zarządu Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Polskiego Podziemia. Mr. Kopera from the Association of the Underground Soldiers of Poland. Witam naszego starostę, pana Andrzeja Szarlipa. Bardzo serdecznie witamy. Very welcome to Andrzej Szarlip, our starost. Witam pana Janusza Rosmana, burmistrza Biłgoraja.
Janusz Osman, the mayor of Kingorem. Witam pana Mariusza Tłuczka, kierownika filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Zamościu. Mr. Tłuczek from the local authorities in Zamość. Witam pana Marcina Zamojskiego. Mr. Marcin Zamojski. Zarówno byłego wojewodę lubelskiego, jak i prezydenta Zamościa. Także bardzo serdecznie panie Marcinie witamy. Former governor of the Voivodeship of Lublin and also president of Zamość. Very warm welcome to you, sir. Rodzice pana Marcina byli również bardzo zaangażowani w ratowanie Żydów. Witam. His parents were very involved in protecting and saving the Jews during the war. Witam pana Stanisława Kowalczyka, dyrektora Biłgorajskiego Centrum Kultury i dyrektora naszego byłego już liceum ogólnokształcącego w Józefowie. Stanisław Kowalczyk, the director of the Cultural Center in Biłgoraj and former director of our high school in Józefów. Witam pana Andrzeja Wojtyłę, dyrektora Rostoczańskiego Parku Narodowego. Andrzej Wojtyła, director of the Rostoczański National Park. Witam pana Ryszarda Teterycza, nadleśniczego nadleśnictwa Józefów. Ryszard Teterycza from the Parish Forestry in Józefów. Serdecznie witam przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego Hajduka oraz radnych, panią Teresę Sitarz, Marię Kudełkę, Dominika Gontarz, Łukasza Berdzika i Jana Kudełkę. I would also like to welcome main chancellor and all the chancellors from our local council. Witam serdecznie pana Wicentego Laszczaka, prezesa zarządu Stowarzyszenia Kombatantów RP. Wicenty Laszczak, director of the Polish Association of Polish Veterans. Bardzo serdecznie witam pana Artura Bara z Biłgorajskiego Stowarzyszenia Kulturalnego imienia Singera. Artur Bar from the Singer Cultural Society of Biłgoraj. Witam panią Sylwię Kędzierską-Jasik z gminy wyznaniowej żydowskiej w Warszawie. Miss Sylwia Kędzierska-Jasik from the Jewish community in Warsaw. Witam pana Dariusza Popiele, olimpijczyka działacza Fundacji Popielów. Mr. Dariusz Popiela, former Olympian and director of the foundation. Witam panią Annę Bielecką i pana Piotra Falkowiaka, przepraszam, z Fundacji Wielki Projekt. Miss Anna Bielecka and Mr. Falkowiak from the Big Project Foundation. Witam serdecznie moich najbliższych współpracowników, mojego zastępcę Pawła Bielgana. And my closest collaborators, my vice chairman Paweł Bielgan. I chciałbym, kolego Pawle, ci podziękować za to zaangażowanie, bo było mnóstwo pracy, żeby ta uroczystość dzisiaj została przygotowana na dobrym, przyzwoitym poziomie. Także dziękuję i za tą komunikację pomiędzy pracownikami Muzeum Getta Warszawskiego i za wszystkie prace, które zostały wykonane i przy remoncie podmurówki na synagodze i tutaj w otoczeniu. Dzięki serdeczne. Thank you very much for your engagement. There was tremendous work that was done in order to make this project happen. Thank you for coordinating the communication with the Warsaw Getty Museum and the works on the synagogue. Thank you. Witam skarbnika gminy panią Małgorzatę Giełczyk. Miss Małgorzata Giełczyk, the chancellor of the commune. Witam sekretarza gminy pana Roberta Rabiega. Secretary of the commune, Mr. Rabiega. I tu również chciałbym podziękować panu sekretarzowi za ogrom zaangażowania. No, mnóstwo kontaktów, mnóstwo korespondencji. No, to wszystko miało na celu, żeby ta uroczystość wypadła jak najlepiej. Dziękuję serdecznie. Mr. Secretary, thank you for all your contacts and communications that made this. Witam serdecznie naszych dyrektorów i kierowników podległych jednostek, dyrektorów szkół, panią Annę Mazurek, Marię Ryszczak i Marlenę Szczęśliwik. I would also like to welcome directors and chairmen of other cultural and educational institutions from Józefów. Dyrektora przedszkola panią Ewę Skurę. Ewa Skóra, director of the local kindergarten. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, panią Beatę Zaśko, która tutaj po sąsiedzku mnie stoi. Beata Zaśko standing next to me, director of the local cultural center in Józefów. Kierownika Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół, panią Renatę Bednarczyk. Miss Renata Bednarczyk.
kierownika miejskiego ośrodka pomocy społecznej panią Ewę Kwidzińską. Social Security Director Ewa Kwidzińska. Kierownika środowiskowego domu samopomocy panią Marzenę Studnicką. Local Health Center Ewa Studnicka. Kierownika zakładu wodociągów i kanalizacji pana Jacka Szmołdę. Jacek Szmołda from Local Water Works. Bardzo serdecznie i gorąco witam panów Mariana i Jana Bilów oraz ich siostrę panią Teresę Elser wraz z dziećmi Jakubem i Kacprem. I would like to welcome the family of the Bills together with the sister Teresa Elsem and their sons. Chcę dodać, że są to dzieci i wnuki jednej z nielicznych osób pochodzenia żydowskiego, które przeżyły tą masakrę 13 lipca 80 lat temu. Let me add that these are children and grandchildren of one of the few people who survived the massacre that happened 80 years ago. Bardzo serdecznie witam wszystkich potomków, którzy ratowali józefowskich Żydów. Panią Dorotę Skrzypczak, panią Janinę Nieścior, panią Annę Pupeć, panią Katarzynę Huchlę, panią Renatę Lal, panią Urszulę Kudywę, panią Halinę Późniak, panią Stanisławę Berdzi, pana Kazimierza Borysa, panią Jadwigę Soluch, pana Mariana Jedlińskiego, panią Jadwigę Wichem, pana Walentego Bednarskiego i pana Stanisława Szymańskiego. I would like to welcome the members of the families of the Poles who saved Jewish lives during the war here. Szanowni Państwo, te osoby, które na liście mam, powitałem, ale jak patrzę po twarzach, to widzę sporo osób jeszcze, które przybyły w międzyczasie. I myślę, że się Państwo nie obrazicie, jeżeli w tej chwili powitam wszystkich, którzy przybyli, również tych niewyczytanych. Także bardzo, bardzo serdecznie Państwa witamy. Ladies and gentlemen, I have just welcomed everybody who I had on the list, but I can see many familiar faces who have just joined us now. So let me just say welcome to all of you who have congregated today. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować, że pomimo takiej zniechęcającej pogody do południa przybyliście Państwo do Józefowa na dzisiejszą uroczystość. No chciałbym życzyć, żebyśmy wywieźli z Józefowa dobre, same dobre wspomnienia i mieli poczucie jak najlepiej spełnionego obowiązku. Dziękuję serdecznie, miłego pobytu i miłej uroczystości. Thank you for coming despite this weather. I hope today we will pay homage to victims and do our duty. Thank you much. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za zabranie głosu. Zapraszam teraz do odsłonięcia pomnika Macewa Pamięci. Pana Alberta Stankowskiego, dyrektora Muzeum Getta Warszawskiego. I will now ask the distinguished members of our community to unveil the memorial. Mr. Director Albert Stankowski from the Warsaw Getty Museum. Pana Romana Dziurę, burmistrza Józefowa. Mr. Roman Dziura, the mayor of Józefów. Pana Jossi Awni, potomka żydowskiej rodziny Majmon z Józefowa. Mr. Jossi Awni, the descendant of the family of the Majmons from Józefów. Pana Henryka Byreł, prezesa Stowarzyszenia Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie. Mr. Henryk Byra, chairman of the Association of Józefów High School Graduates. Oraz pana Jerzego Kalinę, autora odsłanianego pomnika. As well as Mr. Jerzy Kalina, who is the author of the memorial that is about to be unveiled. Drodzy panowie, proszę tutaj. Do odsłonięcia zapraszamy po obydwu stronach. Thank you.
Zamocowanie mezuzy proszę pana Henryka Byrę. Mr. Henryk Byrę will place the mezuzah. Które jest znakiem wiary domu najbliższych z powrotem tutaj jako symbol powrotu do pana Tomera. Poproszę jeszcze panów, którzy odsłaniali pomnik. Jeszcze jest też do odsłonięcia tablica upamiętniająca rodziny józefowskich Żydów ofiary getta, znajdująca się na ścianie synagogi. Zapraszam panów, którzy tutaj odsłaniali pomnik. I will now kindly ask the gentlemen who have just unveiled the memorial to also unveil the plaque commemorating the Jewish families of those who were murdered in the Jewish ghetto on the wall of the synagogue. Szanowni Państwo, prośba, żebyście się też przemieścili do odsłonięcia tejże tablicy. Zapraszam. Ladies and gentlemen, please approach for the unveiling of the commemorative plaque.
proszę o zajęcie miejsc i kontynuujemy naszą dzisiejszą uroczystość. Państwo, witam jeszcze. Dotarła do nas pani Agata Grula, dyrektor generalna Urzędu Wojewódzkiego, która reprezentuje w dniu dzisiejszym pana premiera Mateusza Morawieckiego. Serdecznie witamy. Ladies and gentlemen, we have just received information that Ms. Agata Grula, general director from the Voivodeship office in Lublin, has joined us now and today she is representing Mr. Prime Minister Mateusz Morawiecki. Drodzy Państwo, poproszę teraz do zabrania głosu pana dyrektora Alberta Sankowskiego, dyrektora Muzeum Getta Warszawskiego. Ladies and gentlemen, I will now kindly ask Mr. Albert Sankowski, director of the Warsaw Getty Museum, to take the floor. Szanowni Państwo, dostojni goście. Spotykamy się dziś w rocznicę jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach Józefowa. 80 lat temu, nieopodal miejsca, w którym znajdujemy, tragiczną śmierć z rąk niemieckich okupantów zginęło blisko 2000 Żydów uwięzionych w józefowskim getcie. Wraz z nimi z polskiego krajobrazu bezpowrotnie zniknęła niemal tysiącletnia kultura stanowiąca istotną część naszej tożsamości. Pozostały po niej tylko zrujnowane cmentarze, opuszczone budowle, jak synagoga, przed którą stoimy, pamiątka obecności polskich Żydów, ale również świadek tragedii Holokaustu. Masowe morderstwo józefowskich Żydów było częścią tak zwanej akcji Reinhardt, planowej, zorganizowanej eksterminacji ludności żydowskiej na terenie okupowanej Rzeczpospolitej, w wyniku której straciły życie blisko 2 miliony obywateli polskich wyznania mojżeszowego oraz Żydów z terenu okupowanej przez III Rzeszę Europy. Jednym z celów Muzeum Getta Warszawskiego jest kultywowanie pamięci o zagładzie gett na terenie okupowanej Polski. Odsłonięcie pomnika upamiętniającego józefowskich Żydów jest jednym z kroków do realizacji tego celu. To pierwsza z wielu macew pamięci dzieł wybitnego artysty Jerzego Kaliny, które Muzeum Getta Warszawskiego we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej będzie wznosić w dawnych sztetlach, żydowskich miasteczkach, po których pozostało jedynie wspomnienie. Nasz pomnik ma formę macewy żydowskiego nagrobka, ale przypomina także drzwi. Na ich framudze umocowano symboliczny znak obecności Żydów, mezuzę, pudełko, w którym powinien znajdować się fragment modlitwy Szma Izrael, słuchaj Izraelu. Drzwi są otwarte na zawsze, tak jak drzwi domów, z których na śmierć wypędzono józefowskich Żydów. W ich framudze osadzona została szklana macewa z pozoru krucha. Założenia mająca jednak zachować
na zawsze pamięć o tych, którzy niespełna wiek temu stanowili blisko 80% mieszkańców Józefowa. Pomnik jest inicjatywą mieszkańców Józefowa i dowodem ich szacunku dla przeszłości. Dziś oddajemy go pod waszą opiekę, wierząc, że tworzymy w ten sposób pomost między przeszłością a przyszłością miasta i przyczyniamy się do budowy relacji, które ulepszą świat. W żydowskiej filozofii istnieje termin tikkun olam, naprawa świata. Wierzę, że dziś odrobinę go naprawiamy. Stoimy razem w tym szczególnym miejscu, Polacy, Niemcy, Żydzi, by kultowować pamięć o największej tragedii współczesnej historii, by zapewnić, żeby nie powtórzyła się nigdy więcej. Przesłanie to jest szczególnie aktualne tutaj, zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Ukrainą, bohatersko broniącą się przed rosyjskim najeźdźcą. Są wśród nas potomkowie józefowskich Żydów i potomkowie Polaków, którzy mieszkali z nimi na tych samych ulicach. Ich obecność jest niezwykle ważnym symbolem. Pragnąłbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu, władzom Instytutu Pamięci Narodowej, burmistrzowi, mieszkańcom Józefowa, zespołowi Muzeum Getta Warszawskiego oraz w szczególności autorowi koncepcji pomnika, panu Jerzemu Kalinie. Liczymy na to, że inicjatywa Józefowa stanie się przykładem dla innych samorządów lokalnych w miastach i miasteczkach, w których niegdyś istniały liczne gminy żydowskie. Wszystkie zasługują na upamiętnienie. Dołożymy wszelkich starań, by żadne miejsce związane z życiem i zagładą Żydów w Polsce nie zostało zapomniane. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję.